Aleksandra Bełz z gimnazjum nr 1 w Zamościu zwyciężyła w 5. konkursie piosenki patriotycznej i żołnierskiej Chłopcy Malowani. Konkurs to wspólna inicjatywa Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość i Klubu Batalionowego. Dzisiaj po raz piąty spotykamy się na konkursie piosenki żołnierskiej i patriotycznej. Jest to taki nasz mały jubileusz. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów. Chcemy szerzyć ideę patriotyzmu wśród właśnie młodych ludzi. I zauważyliśmy, że spotkał się nasz konkurs z bardzo dużym odzewem. Co roku coraz więcej wykonawców, co roku coraz więcej uczestników konkursu. Występy oceniało jury w składzie: Agnieszka Biernacka, kierownik klubu batalionowego w Zamościu, dr Ryszard Maleszyk, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość, Miłosz Ferenc, instruktor klubu batalionowego. Konkurs wpisuje się już bardzo mocno w tradycję naszej działalności patriotycznej. To jest także zachęta dla młodych ludzi, którzy wiele czasu spędzają przed komputerem, aby inwestowali swoje talenty, swoje możliwości prezentowania twórczości, która służy przede wszystkim podniesieniu patriotyzmu wśród naszej młodzieży, wiedzy także o historii naszej Polski. Pierwsze miejsce jury przyznało Aleksandrze Bełz z gimnazjum nr 1 w Zamościu. Drugie miejsce zdobył zespół Oni z gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie. Trzecie miejsce jury przyznało Patrycji Chwale z zespołu szkół nr 1 w Siennicy na Dolnej. Jury przyznało także wyróżnienia. Otrzymali je zespół Forte z gimnazjum nr 1 w Zamościu, Karolina Szeremeta z gimnazjum w Komarowie Osadzie i Dominika Radlińska z zespołu szkół w Krasnobrodzie. Dzisiaj będziemy śpiewać piosenkę wojskową. To będzie piosenka Anny Janter, Nie żałujcie serca dziewczyny. Czy chętnie bierzecie udział w tego rodzaju imprezie? Bardzo chętnie, to już któryś z kolei taka impreza, w której bierzemy udział. Nie wykonywałam jeszcze na konkursie piosenki z takiego repertuaru i stwierdziłam, że może być czymś ciekawym, czymś nowym, tym bardziej, że łatwo tutaj jest przekazać emocje i nasza nauczycielka Katarzyna Beda zgłosiła nas na ten konkurs. Dzisiaj zaprezentuję piosenkę pod tytułem Wołacz Hanny Banaszak. Dlaczego akurat taki repertuar? Czy sama go ustalałaś, czy ktoś pomógł? Bardzo mi się spodobała ta piosenka, ponieważ odzwierciedla trochę teraz dzisiejsze czasy w Polsce. Może być bardzo kontrowersyjna, ale sądzę, że może się spodobać. Również przedstawiam dzisiaj z zespołem z naszej szkoły o nazwie Forte. Znów wędrujemy. Swoje wyróżnienia przyznał także dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, podpułkownik Leszek Winogrodzki. Otrzymali je zespół Oni z gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie oraz zespół Młode Żywioły z gimnazjum w Szczebrzeszynie. Wyróżnienia prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, posła Sławomira Zawiślaka, otrzymały Julia Stepaniuk z zespołu szkół w Lubyczy Królewskiej, chór szkolny Echo z gimnazjum w Komarowej Osadzie, Natalia Kolano i Michał Warchoł ze Smart School w Zamościu, Amelia Juszczak z 1. Społecznego Gimnazjum w Zamościu, Katarzyna Choroszkiewicz z gimnazjum nr 1 w Zamościu, zespół wokalny z gimnazjum w Gromadzie w składzie Wiktoria Poznańska, Martyna Cis, Maja Sokołowska.